To stanowisko Niemiec w sprawie Białorusi szczególnie ważne w tym półroczu, dlatego że Niemcy mają prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Kanclerz Merkel telefonowała z Władimirem Putinem w sprawie rozwoju sytuacji na Białorusi. Podobnie jak Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz powiedziała, że Unia Europejska musi stanąć po stronie Białorusinów, którzy nie zgadzają się na sfałszowanie wyborów. Pytanie więc, jakie instrumenty nacisku mają Niemcy na reżim Łukaszenki i czy z nich skorzystają? Po pierwsze, to bardzo ważne jest to, że nie tylko mamy instrument nacisku, ale przede wszystkim mamy osobę kontaktową ambasadora w Mińsku. Manfred Hutterer, który był zastępcą ambasadora tutaj w Warszawie, a wcześniej pracował w Moskwie, jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który doskonale mówi po rosyjsku i na pewno tutaj znajduje się w dialogu zarówno z opozycją na Białorusi, z demonstrantami, jak i z przedstawicielami reżimu Łukaszenki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że relacje gospodarcze z Białorusią są również ważnym instrumentem. Mamy niemieckich inwestorów, którzy tam od lat inwestują. Kupujemy na Białorusi również tą właśnie, nie państwo niemieckie, ale niemieckie firmy, międzynarodowe koncerny kupują białoruską benzynę, która jest sprzedawana nie tylko na niemieckim rynku, ale również na polskim rynku. Także tu jest ważny kanał komunikacyjny. Ale czy przedsiębiorcy będą gotowi poświęcić swoje interesy na rzecz interesów politycznych? Nie, no przedsiębiorcy ich nie poświęcają, to raczej to reżim Łukaszenki, prowadząc taką politykę, doprowadza do tego, że załamuje się gospodarka białoruska i zaczyna brakować pieniędzy, ludzie uciekają w euro i w dolara i to powoduje, że relacje gospodarcze są ważne. Panie dyrektorze, jeszcze jest jedna sprawa w całym tym kontekście i tutaj też Berlin odgrywa ogromną rolę, czyli sytuacja wokół Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, który, to już wiemy oficjalnie, bo to potwierdzili lekarze kliniki Charité, został otruty. Czy to ma związek, pańskim zdaniem, z rozwojem sytuacji na Białorusi? Pan jest także ekspertem do spraw Rosji. Czy widzi pan tutaj związek pomiędzy otruciem Nawalnego a rozwojem sytuacji w Białorusi? Czy sytuacja z Nawalnym ma tylko związek i kontekst z regionalnymi wyborami w Rosji, które odbędą się 13 września? Sądzę, że to można zdecydować czy ocenić tylko i wyłącznie w kręgach rządzących w Moskwie. Jedno jest ważne, rozwój sytuacji na Białorusi, niezależnie w którym kierunku on pójdzie, będzie miał bardzo duże znaczenie dla Moskwy, znaczenie dla Kremla. I tutaj nie bez przyczyny na Białorusi pojawiają się hasła chabarowskie, gdzie ludzie demonstrują już kilka tygodni, również pojawiają się hasła dotyczące Białorusi. Także związek pomiędzy rozwojem sytuacji na Białorusi i w Moskwie jest jednoznaczny. No właśnie, bo w tym tygodniu dla magazynu Der Spiegel Ljubow Sobol, współpracowniczka od wielu lat Nawalnego, w wywiadzie właśnie dla magazynu z Hamburga powiedziała, że Putin boi się w Rosji powtórzyć, że dojdzie do powtórki tego, co dzieje się w tej chwili na Białorusi. Czyli pan się zgadza z tą tezą? Nie, no z tezą tą się nie zgadzam. Uważam, że wszystkie opcje są możliwe. Również to, że rozwój sytuacji na Białorusi wpłynie na społeczeństwo w Rosji. Kreml stara się to propagandą w tej chwili zablokować. Jest to propaganda antyzachodnia, która jednoznacznie przypisuje odpowiedzialność za rozwój sytuacji w Mińsku i w innych białoruskich miastach państwom zachodnim, również w Polsce, jak i Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że w tej chwili nie możemy ocenić jednoznacznie sytuacji. Wiele zależy od tego, jak będzie polityka Kremla wobec Mińska, wobec Łukaszenki się rozwijała i musimy tutaj odczekać. Nie pozostaje nam nic innego jak wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i pomoc dla ludzi na Białorusi, ale Białoruś to nie jest Ukraina.
co pan przez to rozumie, że nie jest tak podzielona, jeżeli chodzi o kwestię przynależności do Unii Europejskiej? Nie tylko o przynależność, ale rozwój sytuacji na Białorusi jest nieprzewidywalny i jest on zwrócony przeciwko Łukaszence, nie jest zwrócony przeciwko Rosji i tutaj nie ma alternatywy Rosja albo Unia Europejska. Alternatywa ta była widoczna podczas rewolucji w Kijowie, bo tam chodziło o to, czy Ukraina podpisuje umowę stowarzyszeniową z Unią, czy nie. A tutaj tego nie ma, tego aspektu i dlatego uważam, że nie możemy porównywać tych rewolucji czy między Kijowem a Mińskiem. Zresztą dr Piotr Udowski w naszej debacie powiedział kilkanaście minut temu, że tutaj opozycja robi wszystko, żeby nie postawić jednoznacznie się przeciwko Rosji i za Europą, że tutaj nie będzie takich deklaracji jednoznacznych, bo chodzi po prostu o Białoruś bez Łukaszenki. Pan mówi o tym, że trzeba wesprzeć społeczeństwo obywatelskie. Jaki cel jest w tej chwili niemieckiej dyplomacji? Czy jest ten kanał komunikacyjny przez ambasadę i czy Niemcy chcą doprowadzić do mediacji, żeby na przykład OBWE stała się mediatorem w tym konflikcie? Tak, oczywiście. To nie tylko jest niemiecka pozycja, ale to jest pozycja Unii Europejskiej, że w tej chwili potrzebny jest stół mediacyjny i że instytucją, która może to robić, to jest OBWE. Oczywiście nie mam pozytywnej reakcji ze strony Łukaszenki, ale zobaczymy, co czas tutaj przyjdzie. Czyli myśli pan, że czas będzie grał na rzecz Łukaszenki czy na rzecz opozycji? Czas gra przede wszystkim na szukanie, jeżeli nie ma konfrontacji, to znaczy, że szukamy jakiegoś wyjścia z sytuacji. Gdyby przecież Łukaszenka chciał, to mógłby w tej chwili przeprowadzić czystkę i na pewno on by na tym nie skorzystał, ale demonstracji by też na tym nie skorzystali. Mamy w tej chwili pad i dlatego trzeba czekać, co czas przyniesie i tutaj ważne jest, żeby w tej sytuacji aktywność dyplomatów była widoczna i żebyśmy szukali cały czas za możliwością pokojowego rozwiązania tego konfliktu. A myśli pan, że Władimir Putin, Kreml, będzie umierał za Łukaszenkę? Na pewno nie za Łukaszenkę i tutaj przecież w okresie przedwyborczym widzieliśmy, jak Łukaszenka podchodził do Rosji, jakie były oskarżenia, aresztowania rosyjskich najemników, którzy się znaleźli na terenie Białorusi. Także nie sądzę, że tutaj możemy operować tym hasłem, że Putin będzie umierał za Łukaszenkę.